Myślę, że są osoby, które na przykład słuchają tego w świąteczny poniedziałek i myślą sobie fajnie, że jak najkrzyk znaleźli czas, te święta, żeby nagrać ten odcinek. I że będziemy ich opierniczać, żeby tyle nie produkowali, nie marnowali? Nie, ale bardziej, że pomyślą, że fajnie, że wstali w poniedziałek rano i nam nagrali ten podcast. No, wierzę w to, że na pewno ktoś taki jest. I siedzą w tym, w tym małym okienku i tam <laughs> zgadają. I są jeszcze w dodatku leniami, bo właśnie powinni być w domu i przy, powinni przygotowywać święta, a my sobie tutaj tak gaworzymy. Nagranie i produkcja studio Plac. Cześć, tu Krzysiek Grzyman, słuchasz Zielonego Podcastu, czyli rozmów o przyszłości i klimacie. Gościnia Zielonego Podcastu jest Jagna Niedzielska, edukatorka i kucharka. Witaj. Witam. Spotkaliśmy się tutaj, żeby porozmawiać o świętach, ale wiesz, tyle już było tych rozmów po świętach. W ogóle nie masz wrażenia, że wszystko już zostało powiedziane. Wiesz, jakie mam wrażenie. Mhm. Absolutnie. Otworzyłam jakiś czas temu taki okres w roku, w którym dzwonią do mnie dziennikarze i dziennikarki. Ja za każdym razem powtarzam po tym wstępie, że bardzo ich lubię, są cudowni i dobrze, że dzwonią, ale zawsze zadają to samo pytanie, czyli, Pani Jagno, czy pani mogłaby przyjść do telewizji albo udzielić nam takiego wywiadu, czyli co zrobić z resztkami po świętach, mm -hmm. a ja sobie myślę, ej serio, jakby każdego roku musimy popełniać ten sam błąd, czyli nie mówić o prewencji, mm -hmm. o tym wszystkim, co możemy zrobić przed, żeby potem było przyjemnie. Jezu, ja się że do ciebie nie dzwoniłem, tylko do ciebie napisałem, <laughs> <To laughs> wszystko mnie ominęło. Nie. Ale drgnęła mi brewka, bo się zastanawiałam. Tak, co o czym będziemy rozmawiać? Czytale? No dobrze, to no będą też te punkciki. No, bo no to dobrze, są punkty, tylko byleby na końcu. Punkty obowiązkowe, tak. Chodzi no. o to, żeby zachować jakąś chronologię tego, co się może dziać wokół mm -hmm, świąt. Mm -hmm. To jest naprawdę bardzo wygodne. Ja nie wiem, dlaczego my tak... W ogóle, o, ja to powiem. Krzysztof Rzyman, jak mnie dzisiaj przywitał? No jak? No, jak to przywitać? No, królowa resztek. Oooo! Myślałem, że powiesz, że przywitałem ciekawą. Ciepłym słowem, to komplementem prawda. na temat, wiesz, wszystkiego. Tak, powiedziałem, że jak mam aparat, to akurat na ludzi. <laughs> Bo nosimy te same aparaty, to czyli znaczy, nie dokładnie te same, ale Znaczy Dzisiaj nie założyłam, podobne. żeby właśnie ci nie popłyć na ciebie, natomiast właśnie chodzi o to, żebyśmy porozmawiali o tym... Bo mi się zrobiła w ogóle taka szpara teraz między jedynkami. A mi tutaj, między jedynkami. No, okay. Ale ty już masz piękne zęby, a moje to krzywe. Mm, ja mam cały czas jest... zęby jak takiego małego pieska, wiesz? Są to takie małe pieski, co smacznie. mają śmieszne ząbki. No słodkie, słodkie, no, ale mówię, myślałem, że po pół roku... No Boże, nie wspominaj teraz o Dripku, bo od razu się, wiesz... O Jezu, Krzyśik ma takiego a czy nie ma, jego rodzice mają, cudownego pieska, który, którego no, przynianiowałeś. I ja przynianiowałem, a później moja mama powiedziała, jak już był, to był taka tymczasowa adopcja, I jak już był koniec tego tymczasu, moja mama powiedziała, no, pier, chcesz oddać gdzieś naszego psa? Prawie, <laughs> moja mama że... go moja mama wcześniej nie widziała jeszcze. I jak usłyszała, że on ma gdzieś indziej trafić, powiedziała, o nie, nie, nie. Dripek jedzie był, do Trójmiasta. Wtedy to był pies, a teraz? To jest pewnie psynek. Powiem ci tak, to, znaczy to jest ten wnusio, to z mojej wnusio. strony. No, to, jest, to, jest, to jest całkowicie wnusio, więc te sprawy mamy w rodzinie zamknięte. No on jest super ważny w rodzinie. Jest, no. jest, jest, jest przecudowny. Ale ogóle. dobra, nie, nie, tak, nie, nie, tak, ja nie o pieskach. No ja bym mogła zdominować tę rozmowę pieskami, ma nadzieję, więc... Mam nadzieję, że zdominujesz tę rozmowę. Zadawaj wszystkie pytania, też wszystkie niewygodne. Zaczynamy 2024 rok za chwilę, pozbądźmy się naszych granic, tego wszystkiego, co nas tutaj ogranicza. No dobra, no i... i, i, i. Nie widzę, o czym ty w zasadzie mówiłaś. O tym, że w kontekście świąt rozmawiamy cały czas od dupy strony. Od mm -hmm. tego, co jest na samym końcu, o tych resztkach, o tym, co z nimi zrobić, jak ich przerobić, jak je przerobić. I wiesz co? Wiesz, co mnie jeszcze na przykład irytuje. To jest taka irytacja z potrzebą przytulenia tych wszystkich ludzi, którzy w ten mm -hmm. sposób mówią. To nie jest tak, że się na nich denerwuje, tylko widzę też, jakie są ogromne potrzeby edukacyjne, żeby bełgnić o tym, bo często, gęsto to też jest w komentarzach pod moimi materiałami na Instagramie że na przykład ludzie lubią sobie tak nagotować, naważyć w te święta, bo i tak to jest świetny czas, żeby się tym jedzeniem podzielić z osobami, które tego potrzebują. Mm -hmm. No mm -hmm. super, to jest fajnie, że mamy taką myśl, to jest ekstra, bo ja sama o tym mówię. Ale czy to tak działa? Wiesz co, to działa, tylko że no, ludzie, którzy są w potrzebie są cały rok w potrzebie. Mm -hmm. Nie chodzi o to, żebyśmy nagle teraz byli um, produkowali, żeby się potem tym jedzeniem podzielić, tylko jeżeli będziemy produkować cały rok, to się za każdym razem, gdy będziemy mieć nadprodukcję, to się podzielmy. Nie myślmy o tym tylko w kontekście świąt. To boli. Wspomniałeś o tym, że dzwonią do ciebie ci dziennikarze i zawsze mają te same pytania. Tak. Ja się wpisałem idealnie w ten trend. Ale moja refleksja po tym roku jest taka, bo wiesz, Mamy to. Wygraliśmy te wybory. Mówię, że odzyskaliśmy jakby dobra... Do, do, jesteśmy po dobrej stronie mocy znowu. Prawda. Nie? Potwierdzam. Szczyt klimatyczny... Mm, mech, No nie wiem. Jakoś tam... Znaczy, tak, to, tak to się skończyło, jak się mogło skończyć. No i niestety, nie? Czyli znowu si się skończyło tak, trochę że... Trochę pod stołem, a e to tak, nie, tak. nie jest żaden sygnał, jak da. Może no, <laughs> szukam to trochę to kontaktu. To? No właśnie. <laughs> Słuchaj, mówię, że się lubisz przytulać w, w nocy z kimś, to może i kopać pod stołem. E a, a ale, lubię ale też się kopać pod stołem. Tak? Mhm. Dobrze. Że ta rozmowa jest powiem ci taka bardzo rozchwiana i chaotyczna. No to jest trochę mój stan aktualny, ale. Przed, ale mój też. Ale grudzień, po prostu tyle się dzieje, wiesz, tak. to, to, jest, to jest jakieś prawdziwe szaleństwo. Nie, to prawda, ale ja ale... chcę o tym o już tym już szczycie klimatycznym. Jeszcze nie... Tak, jeszcze tylko, no tylko mało dygresji do Twojego pytania mhm. nieskończonego, że to jest niesamowite, że właściwie retoryka, o tym, jak się mówiło o szczycie klimatycznym, to mówiło się o tym, że aktywistki klimatyczne poleciały samolotem do Dubaju. Serio, jakby po prostu i dziennik. Ciekarstwo sprowadza te dziewczyny tak walczące pięknie do tego zdania, do dupy. Beata Lubecka z Radia Z. Beato, proszę no. cię bardzo: no już nie zadawajmy takich pytań, bo to jest nie o tym i ściągasz dyskusję na złe tematy. Ja wiem, że to chyba było pytanie od innego ze słuchaczy, ale to trzeba filtrować. Jakby dziewczyny robią ze wschodu, robią super robotę i. Dokładnie I tak. Dokładnie. Ale... I myślę, że to zająknięcie się dziewczyn po tym pytaniu nie wynikało z tego, że nie wiedziały, jak się wytłumaczyć, nie, tylko że poczucia absurdu mm -hmm. tego pytania. Tak. No ale wracając, wiesz w ogóle, że prowadzę ten podcast już piąty rok i nadal się nie nauczyłem zadawania pytań. Ja konstruuję te pytania w taki sposób, to jest jakiś, włączę mi się, jak mam zadać pytanie, strumień świadomości i nagle wymieniam wszystko, co bym chciał powiedzieć i w każdym odcinku słyszę od któregoś z gości albo gościń, to jest bardzo złożone pytanie. To, to jest niesamowite w takim wypadku, bo ponieważ słucham twojego podcastu i oglądam, i wydaje się, że w takim wypadku montażysta Nie. powinien dostać premię, bo brzmi to tak, jakby miało to jak... ręce. I... Dogi. Tak, to wydawczyni jeszcze powinna, powinna dostać premię, ale to jest wszystko live to tape. Co nagramy, to idzie, niczego nie wycinamy. Oho, no chyba, dobra. że ktoś odbiera telefon w trakcie. Dobra, od tej pory będę ważyć słowa. Nie, 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 to nie wiesz. Nie nigdy nie ważę. Podkręcaj. Ważę tylko i wyłącznie jedzenie w domu, żeby wiedzieć, jaka, jakie są gramatury. Waga, super sprawa, jeśli chodzi o urządzenie w kuchni. Żeby było bez resztek. Pamiętajmy, bez resztek. Tak jest. Tak. E, I e, dajesz też łatwo wyprowadzić. Wiesz. Tracę wątek. Ale wracając do tego, co chciałem powiedzieć... To taką mam refleksję po tym roku, bo wiesz, tutaj podcast, różne inne aktywności, tutaj zaangażowanie też było przed wyborami z mojej strony, dużo takich wielkich idei ale ponieważ to moja zielona droga zaczęła się od wprowadzania zielonych zmian w kawiarni w 2017 roku i to były takie małe rzeczy i po wprowadzeniu wielu tych małych rzeczy pomyślałem sobie no dobra trzeba się tym też trochę dzielić nie i potem wiesz tu się pojawił podcast pojawiło się zaangażowanie w zielonych i po tym roku mam chyba taką trochę refleksję że jednak te małe rzeczy dają mi chyba troszkę więcej satysfakcji te takie realne zmiany które się wprowadza bo to prowadzenie podcastu jest super uwielbiam to super że to cię rado słuchać znaczy, ale trochę mi brakuje później feedbacku. Nie wiem, co się z tym dalej dzieje. A jak prowadzą te małe zmiany w kawiarni i miałem taką dyskusję ostatnio z ekipą kawiarni na Brackiej, bo no, cały czas mamy problem z tym, że część gości nie potrafi zrozumieć idei kubków kaucyjnych. Naprawdę dalej? Pien... Mm -hmm. oh, wow. I nadal się burzą. Nie? Ja ale słucham... burzą się. No burzą się, burzą mm. się niektórzy. I jak czwarty rok tego słucham, to myślę sobie, dobra, złamię się. Mówię do ekipy, słuchajcie, możemy z Podlady wprowadzić... Fajne, kompostowalne kubki jednorazowe. Jeżeli ktoś się będzie bardzo burzył, wyjmijcie spod lady ten kubek kaucyjny, ten kubek kompostowalny, doliczcie tam dwa złote do, do tej kawy i już z tym będzie, będzie spokój. I wtedy ta ekipa mówi, nie, my tego już nie będziemy wprowadzać. Zrobiliśmy krok do przodu, nie będziemy robić kroków w tył. I to są te momenty, kiedy sobie myślę, wow. No, i to, jest, i to jest super, i to jest super przyjemne. Albo jak prowadzę, wiesz, debatę w, w gnieździe i przychodzi na nią 8 osób, i te 8 osób jest mega wkręconych w tę debatę, i sobie, wow, fajnie, nie? że taka praca u podstaw daje, da, da, daje mega satysfakcję. No, i, z I, takim... teraz, i teraz mój komentarz. No i Chyba teraz miejsce dla ciebie, żebyś się podzieliła tym, z, 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 co tobie chodzi po głowie na koniec tego roku. Mi chodzi po głowie to, że każdego roku robię, no może nie set, ale kilkadziesiąt wykładów, spotkań po prostu ze zwykłymi i niezwykłymi Lewandowskimi. Mm -hmm. I ci niezwykli Lewandowscy potrafią naprawdę wiele, i uważam, że ten bezpośredni, jakby, tak jak mówisz, mm -hmm. fajnie, że jest podcast, ale audytorium jest online. Nie wiesz, co się z tym dalej tak. dzieje. I prawda jest taka, że siła rażenia nawet tych ośmiu osób, siła rażenia na każdych jednych, pojedynczych warsztatach, które ja absolutnie odczuwam. W sensie naprawdę, Michał Wiśniewski wcale nie mówił, jesteście zajebiści. Jak tego nie czuł, bo mm -hmm. ludzie są naprawdę zajebiści i to czujesz wtedy, kiedy ten bezpośredni kontakt masz. I wszystkie te informacje. I wiesz, ja mam taki feedback, że do mnie potem piszą, jak nas zmieniłam, zmieniłem to. Jak na to pomóż mi jeszcze w tym albo w tym. Jak na, na warsztatach mam, okej, okay, spoko, ja jestem na tej diecie, chcę ograniczać spożywanie mięsa, ale nie wiem, moja żona, mój mąż, bo nie chcę ograniczać to. Chociaż moglibyśmy się pewnie posiedzieć jakimiś raportami hmm. co do y, płciowości i ograniczenia mięsa. Natomiast mam z tym problem, pomóż, i wydaje mi się, że to jest super. Super sieć rażenia. Ona się wydaje mała, ale można z tego zrobić coś bardzo dużego. Wbrew pozorom, ja pracuję z dużymi e, markami. Ja uważam, że jeżeli świat zmieniać, to właśnie z dużymi markami, które są. Ale super, e, zaraz się pokłócimy. No Mofre. proszę bardzo, e, m, Oczywiście pod warunkiem, że oni nie, m, nie mówią do nas językiem greenwashingu, mm -hmm. tylko chęci zmian, to uważam, że prędzej e, dotrzemy do osób, które. M, którymi realnie cokolwiek zmienimy, niż do osób, które są po prostu żywo tylko i wyłącznie tym zainteresowani. Powiem Ci więcej. Ja jestem w różnych środowiskach. W ogóle kocham za to moje życie, że moje zajęcia są no tak różni do lubisz siebie. Lubisz poimprezować, lubisz <grym> 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 wyjść w górę. Być, trochę powalczyć. <grym> to prawda, to prawda. W sensie ja jestem tyglem. Ta kobieta ma wiele twarzy. E, tak, to prawda. Ja jestem tyglem, po prostu tyglem. Ale i ja to bardzo lubię, bo ja czerpię z każdej grupy społecznej bardzo dużo wiedzy, energii i mam nadzieję, że też ją udaję w, w zwrotce. Natomiast e, wiesz te wszystkie takie bardzo. Skrajne podejścia do tych tematów powodują ograniczenia, powoduje to, że ludzie się boją i może dla niektórych albo dla wielu, w zależności właśnie od kościoła, z którego wychodzą, ja jestem taką, taką mama łygą, mm. ale ja czuję ogromną moc w tym, co robię, będąc dla, ludzi, dla, dla zwykłych Lewandowskich i w ogóle... To jest moja myśl przewodnia mojej pracy, mojej edukacji, że owszem, moglibyśmy bardzo dużo złego powiedzieć o jakichś tam mediach, w których może jestem, może nie jestem, o formule, jaką przedstawiam u siebie, ale ja to lubię, bo ja staram się raczej być dla tych, którzy się żeby się nie bali, żeby byli ze mną, żeby przedstawiać jednak miękko te informacje, co nie znaczy, że nie cenię sobie ogromnie właśnie dziewczyny które ze wschodu, które tak walczą, które walczą przede wszystkim o coś, co powinno być fundamentem, czyli o prawo, czyli te regulacje odgórne, które powinny nam pomóc. Powiedziałem, że się pokłócimy o te korporacje, ale się wcale nie pokłócimy. Wiedziałam. No bo, no bo musi być różnorodność. Znaczy, tak. ja uważam, że są potrzebne osoby, które mają te bardziej skrajne poglądy. To musi być, bo bez tego byśmy nie szli do przodu. Te Ale... granice się muszą przesuwać i, i muszą być te osoby, i musi to być w dyskursie, i muszą być te prawicowe portale, które będą wyciągać na jedynki. O Boże, zabronią nam jedzenia kotleta, zabronią nam jedzenia kiełbasy, jak mogą nazywać to mlekiem, to napój owsiany i niech wyją. No, A tu akurat muszą, się zatrzyma. Muszą to poszerzać. Tu akurat się zatrzymam. Dwie rzeczy, yy, o dwóch rzeczach. Mam nadzieję, że się nie zgubię. Jedna rzecz to jest branża mięsna, która ich problem i ten stand-up, który uprawiają z tym, żeby nie nazywać kiełbaski roślinne kiełbaskami roślinnymi, bo coś wprowadza w błąd, to jest po prostu żenada. Sorry, żenada, weźcie, wyluzujcie majty, mm -hmm. bo co ma roślina kiełbasa do kiełbasy? Umiecie czytać ze zrozumieniem? Roślina to raczej krowa nie jest, chyba, że jest jej dieta roślina. To jest po pierwsze. Potem jakby mamy być tacy dokładni, tak bardzo e, irytuje e, ich to, no to przepraszam bardzo, a kopytka, gołąbki... E, jak na robi e, branży no, mięsnej, ale, jedziemy. Ale no guys, no przecież to jest żenada. Naprawdę niech oni się zajmą na przykład dobrym zwierząt, które potem i tak będą e, produktem mięsnym, który będą, będzie jedzony, ale no nie takimi rzeczami, bo to jest po prostu e, żenada. Dokładnie. To jest jedna Zatem rzecz. nie wiecie, jakby nie wkurwiajcie wegan, bo wam zrobimy, ja jestem akurat wegetarianinem, ale weganie wam zrobią kampanię billboardową i pokażą, jak wygląda tak naprawdę przemysł mięsny. Pokażą trochę zdjęć, się wszystkim odechce jedzenia mięsa. No. To jest w ogóle też ciekawa historia, że do tej pory nie pokazuje się tego tak naprawdę, co powinno się pokazać, a wiesz dlaczego? ludzie nie chcą tego widzieć. Ale nie chcą ludzie widzieć. nie chcą no, no tego nie chcą widzieć, Tylko teraz, a ja to jeszcze ci wbieg Klina. Bo ja nie jestem wegetarianką, ani weganką. No, już mam rolkę. No, Dobra. super, świetnie. E, Jesteś ja flexi? Jestem, jest, jestem na diecie bez, bez metki i nie nazywam się fleksiterianką, dlatego okay. że maksymalnie ograniczam spożywanie mięsa, czy też ryb, czy też niektórych produktów zwierzęcego mm -hmm. pochodzenia. Nie tylko jest to mięso, nawet mój logopeda mówi, że nie potrafię tego słowa wypowiadać. Mm -hmm. I, e, Potrzebujesz logopedy? Już go nie potrzebuję, bo chciał, żebym mięso mówiła inaczej. E, A jak mówisz, mięso? Mięso. Mięso? No, mięso. A gdzie to się tak mówi? No, w Rzeszowie. <laughs> A byłem ostatnio, nie rozmawiałem tym o Ale, ale, ale do mojej mamy w domu. <laughs> ehm, słuchaj, i, bo mnie... A z kolei to też mnie irytuje, bo ile, mhm. minąć, ile dni ma minąć od zjedzenia mięsa albo czegokolwiek zwierzęcego pochodzenia, żeby mogła się nazywać weganką albo wegetarianką, nie potrzebuje się nazywać. Mhm. Potrzebuje y, świadomości, potrzebuje troski, potrzebuje jakiegoś zrozumienia tego, co się dzieje. I ja znam te filmiki i te zdjęcia i to, jak wygląda produkcja mięsna. I właśnie dla, y, y, uważam, że wszyscy, którzy jedzą, powinni to wiedzieć. I dzięki temu może. Może będziemy tego jeść mniej, albo zadbamy o to, żeby to wyglądało inaczej, bo tak sobie myślę, że jakby każdy zrobił jakiś taki swój bilans zysków i strat na tą stronę dodatnią, to nikt nie musiałby być skrajny. Kto by chciał, niech sobie będzie, ale nie chodzi o to, żebyśmy właśnie znowu robili ci przeciwko. Komuś, bo nigdy nie będziemy mieć z tego efektów. Po prostu. Zgadzam się, zgadzam się, że kompromis jest potrzebny. Jak najbardziej, trzeba się dogadać, ale twierdzę po prostu, że tak jak jest dużo skrajności po prawej stronie, tak muszą też być jakieś skrajności po drugiej stronie. No to jest trochę. No jest to trochę, też balans swego balans. rodzaju. No, no. tak, tak. Naciągany ten balans, ale niech ci będzie. No, nadzieję, że ogląda na nas prezes telewizji polskiej, ale jest już nowy wybrany, albo w ogóle prezes jakiejś innej telewizji, albo prezeska i może coś się, coś się urodzi, zobaczymy. Słuchaj, jak będzie się, się działała wieczorami i tam tłumaczymy. Ale ja ci powiem, co mi jak, się marzy. Jak na kozetce, e, jak, jak powinniśmy żyć. Ja ci powiem lepiej. Mi się marzy, żeby z buta wejść do wszystkich domów mm -hmm. zwykłych ludzi, żeby otworzyć im szafki, lodówki. Ja mam naprawdę mokry sen o tym. I żeby pokazać ludziom, na ich kuchniach, nie mojej takiej po prostu wymuskanej, cudownej, idealnej, tylko właśnie na ich kuchniach, na ich nawykach, na ich sytuacjach prywatnych, na ich boleściach, troskach i też yy, marzeniach, i rachunkach, i paragonach, mm -hmm. że można cudownie gospodarować tym, co się ma w domu, lepiej kup kupować, lepiej wybierać. I świetnie oszczędzać. Ja, pierń, czy ty będziesz nową Magdą Gessler. Ja już to widzę, domach. ja to czuję. Super. Tu możemy postawić wykrzyknik, akurat. Uła, fajnie. E, no to czekam w takim razie. Dobrze. Z niecierpliwością. Dobrze. Mam nadzieję, że już w przyszłym roku, a do końca roku zostało zaledwie kilka dni. E, no i teraz sobie tak pływam w myślach, gdzie my, bo musimy dojść do tych bezresztek, ale to jeszcze chwila. A, a, ale w sumie trochę. Y, a ile twoje, twoje podcasty? To zależy, wiesz, to jest. rama jest z gumy. Tak, jak trwa pół godziny to minimum, ale jeżeli trwa 40-50 minut to super. Ale myślę, że ten świąteczny właśnie poniedziałek może być taki leniwy i on się może tak troszkę może się rozwinąć, jak, trochę. tak jak na ciasto na kulebiak. <grym> 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 nie <grym> wiem, czy jesteś wierząca. <grym> nie. Ja, ja, ja akurat nie, ale... No, Wierzę w dobre jedzenie i w dobrych ludzi. No, w ludzi, w ludzi zdecydowanie. Jedzenie też super ważne. Ale wiesz, to, to nie jest takie nabożne, że ludzie siedzą przy podcaście i tam nasłuchują, jakie będzie kolejne słowo. Ten podcast sobie gdzieś leci w tle. Więc wydaje mi się, że święta... I, I, to jest jest super. Super. Tak, I to jest właśnie super. Tak, i to jest właśnie super. No dobrze, to trochę pogadaliśmy o tym, w jakim nastroju i z jakim nastawieniem kończysz 2023 rok, ale masz jakieś plany na 2024, poza tym wchodzeniem z kopa, z buta do tych domów i robieniem tych rewolucji w kuchniach? Wiesz co, jest, tak, jest jeszcze jeden taki plan, który jest dla mnie bardzo ważny, i to jest zdecydowanie żywienie dzieci w szkołach. Mm. I skala marnotrawstwa w na stołówkach szkolnych. Wszędzie o tym opowiadam i mocno się przygotowujemy do takiego projektu. Też mam nadzieję, że, on, że w tym projekcie będzie uczestniczył Tomasz Szuba, który jest twórcą aplikacji monitorującej straty żywnościowe. A dla mnie ten element zero waste i w ogóle zarządzania jedzeniem jest bardzo ważny, czyli monitorowanie, bo tak zostałam nauczona na praktykach, na stażu w NOLLA w Helsinkach, gdzie pracowałam i to tam poznałam, a potem jeszcze prowadziłam swoje, swoją knajpę, kantyny pracownicze czy firmę cateringową, jak bardzo ten monitoring Wpływa dobrze na, na to oszczędzanie i niemarnowanie. A szkoły, dlatego że my mówimy oczywiście, że się wyrzuca rocznie 4,8 miliona ton żywności rocznie w, w Polsce, ale to jest super niedoszacowanie, bo właśnie tam nie ma szkół i my mamy takie liczby straszne, że na przykład w jednej ze szkół wyrzuca się 170 tysięcy złotych, w innej 400 tysięcy złotych, około mm. oczywiście, na samym surowcu, który Mógłby być zjedzony, czyli wszystko, co zostało wyprodukowane już, a nie zjedzone. To jest 400 tysięcy złotych tylko w jednej szkole. Często gęsto jest tak, że z jednej strony masz dzieci, które są niedożywione, Dokładnie a z drugiej strony, no właśnie, to jest absolutny paradoks yy, mm. w ogóle marnowania. A z drugiej strony masz dzieci, które dostają na talerzu 760 gramów jedzenia. I teraz ja bym chciała, żebyście wzięli sobie. Zrobili takie danie, które waży 760 gramów. To jest potwornie dużo. I jeszcze do dodatku. To jest źle zbilansowane po prostu. To jest. Y y y to jest źle zbilansowane, to jest źle policzone, ale to też jeszcze z czegoś jednego wynika, już o tym zaraz opowiem Ci. Natomiast pamiętajmy o tym, że dzieci mają najprawdopodobniej 15-20 minut przerwy, żeby pójść stanąć w kolejce, dostać pasze, bo absolutnie nie wiedzą, co dostają, nie budują żadnej relacji z jedzeniem. Dla mnie to jest straszne. Ale na szczęście jest wiele narzędzi, żeby to poprawić i my naprawdę te narzędzie mamy i chcielibyśmy wpaść właśnie też do szkół i zrobić trochę taką rewolucję zupełnie od innej strony, dlatego że ja bym chciała w tej rewolucji połączyć, czy to firmy cateringowe, czy też stołówki z dziećmi, z rodzicami i z nauczycielami, bo to jest bardzo ważne, że my nie możemy celować projekty o niemarnowaniu żywności tylko i wyłącznie do dzieci, które tak naprawdę w ogóle nie wiedzą, co tam się dzieje, a co do stołówek szkolnych i cateringów pracują tam wspania wspaniali ludzie, wspaniali. Ciężko zapracowani, to oni najczęściej pracując codziennie dostają feedback w postaci. A powtórz. No więc chciałoby się chodzić do pracy, jakby codziennie ktoś ci mówił i to nie jedna osoba, tylko kilkaset. No jak, na ale sorry, jeżeli gotujesz coś a nie pytasz wcześniej dzieciaków, co by chciały zjeść, to nie dziwię się, że część tak odpowiada. Ja bym chciał móc w jakiejś apce wybrać jakieś jedzenie, które będę jadł następnego dnia. A nie, a ja się nie, to jest jedno, ale ja się nie dziwię, dlatego że te dzieci po prostu nie wiedzą, co mają, więc one z automatu one budują swoją tożsamość. One też mm -hmm. budują swoją osobowość poprzez mówienie nie. Czasami dla zasady, czasami, żeby się popisać, czasami po to, żeby się sprzeciwić dorosłemu. Boże, jak na sobie Trzeba... wyobrażam, że ty dużo mówiłaś nie w dzieciństwie. N nie wiem dlaczego, ale mam n takie przypuszczenie. <laughs> 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 nie. <laughs> <laughs> E, tak, to znaczy, no, no mamo. No, że bo ja takim chłopcem ty no tak, wiesz? Naprawdę? No dobrze spójrz na mnie. Jest, ja okropna, ale bardzo dobrze się uczyłam, a miałam pałę z zachowania zawsze. Naprawdę? Tak, o. tak, 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 tak. A ale ja byłem grubaskiem w dzieciństwie? Naprawdę, no. ale ja uważam, że facet bez brzucha jest jak garnek bez ucha. Teraz słabo wyglądasz. U -u -u. Słuchaj, to Widziałeś twojego męża. To, że go widziałem, e, jak go znam. No, no właśnie, dokładnie. Brzuszki są super. W każdym razie wracając do tematu, to co, to, to, to wiesz, chciałabym wykazać jakąś opiekę w, w, ukierunkowaną do tych osób pracujących w kuchni czy też na, czy w firmach cateringowych, bo on, to są osoby, które, jeśli chodzi o produkcję żywności, a znam taką produkcję bardzo dobrze, bo kantyny pracownicze nic nie działają tak jak e, stołówki szkolne, to jest bardzo mała kwota. To jest produkcja żywności szybka, mhm. jeszcze musi być zbilansowana, jeszcze ma być smaczna, jeszcze ma odgórne uregulacje, jak ona w ogóle ma wyglądać. I te osoby pracujące tam naprawdę robią szmat genialnej roboty, żeby zrobić maksymalnie, co się da, żeby wydać to jedzenie jeszcze w takim no, suto su su zastawionym y, stanie. No i teraz y, nie to jest problemem, tylko to też jest problem odgórny. Czyli oni wydają jakąś, jakieś jedzenie, bo boją się, że zabraknie, bo ktoś powie, że w tej szkole nie dokarmiają, bo mogą ich sprawdzić, czy oni tyle gotują. Mhm. Więc my musimy troszeczkę tutaj wyrównać w ogóle z każdej strony systemowo. Też. Systemowo tak, zdecydowanie tak. Natomiast my mamy takie właśnie z Tomkiem Szubą, bo Tomek Szuba to liczy, a potem ja robię warsztaty dla takich osób pracujących w kuchni. I też to jest świetne, bo to jest właśnie wycelowane pod infrastrukturę danego miejsca. Czyli nie mówimy ogólnie, co mają robić, czy znaczy, też mówimy, ale jeżeli są jakieś problemy, to zawsze to można skorygować do danej szkoły, do danej placówki i to jest ekstra. No i też bym chciała bardzo mocno otworzyć szkoły na tą wege dietę, a sama wiem po moim semisynie, że jest to problem, że dieta wegetariańska jest po prostu niesmaczna, jest traktowana po macoszemu i to, to też mi się bardzo marzy. I w ogóle wiesz, co dzisiaj byłam, Czyli znaczy dzisiaj nie, bo to jest poniedziałek, tak? ale no, <laughs> kiedyś tam, siedzimy w tym okienku, no? Dokładnie, kiedyś tam. Całkiem niedawno byłam na takim panelu dyskusyjnym i rozmawialiśmy też o tym, jak w ogóle wygląda Świat Wege w restauracjach. Widzisz, bo ja teraz tak mogę gadać cały czas, jakbyś chciał. Cały e... Świat Wege w restauracjach, uwielbiam. <grym> Dokładnie, więc, no więc bardzo tutaj oczywiście wszyscy chwalą Warszawa na jednym z wyższych miejsc, jeśli chodzi o wegańskie knajpy i ja ich nie widzę, nie wiem, gdzie to one są, prawdę mówiąc. Nie, jest ich po prostu Seriously? mało. Oczywiście są super, typu Pitches, Litches i jeszcze kilka innych. Mm -hmm. A, i Kocham w ogóle takie rozwiązania, bo są bo to są jedne z nielicznych Pitches, Litches, pozdrawiam, które są... Jeszcze ktoś pewnie się obrazi na mnie, ale nie pamiętam po prostu teraz. Mhm. Natomiast jest faktycznie jest bardzo... Jest na Placu Zbawiciela. Wegana jest super, tak. Jest o, tak. no problem, no, czyli Bratka 20. Byłam raz, więc się nie wypowiem, okay. ale... nie. A w będzie jest bardzo mało By... mięsa. Tak, bardzo mało mięsa. I właśnie dojdę zaraz do tego. Właśnie. Przepraszam. Właśnie. To się wytnie w edycji. <laughs> nie, nie, niech, nie gada, niech przerywa. <laughs> dojdę do swojego e, sedna. Natomiast jest stosunkowo i tak mało. Natomiast ja w ogóle nie. Po, znaczy, jeżeli, fajnie, żeby pojawiały się restauracje e, wegańskie i wegetariańskie. Wegańskie, ramen, moim zdaniem, są najlepsze na świecie. E, ale z perspektywy osoby na, na dziecię bez metki, e, myślę sobie. Że bardzo fajnie by było, jakbyśmy rozwijali w ogóle restauracje, które mamy genialne w Warszawie i genialne w Polsce. Genialne. Nawet na takim Dolnym Śląsku, w Szczawnie, pod Szczawnym, gdzie jeżdżę, gdzie mam dom. E, są świetne restauracje, ale żeby w tych kartach pojawiło się więcej pozycji wegetariańskich. A wiesz dlaczego? Bo ja bym wolała stan usiąść przy jednym stole z mięsożercami, niż kłócić się z nimi, do której knajpy pójść. Bo może się okazać, że przy tym jednym stole, nie rozdzielając się adresami i miejscami, będziemy rozmawiać o tym, co dobre, a co złe, co lepsze, a może spróbują coś... O czym absolutnie by nie pomyśleli, że wybiorą kiedykolwiek to w knajpie, właśnie dzięki nam, że wybierzemy coś, wybierzemy coś wege w karcie mięsnej. I takich rozwiązań znowu łączących jest, ja bym chciał symbolem miłości kulinarnej, wiesz o co, pogodzenia, yy, właśnie tej takiej miłej sytości bez resztek. O, to był Twój manifest. Mam nadzieję, że będziemy mogli na Ciebie głosować w wyborach w 2025 roku. Nie. O, już, ale fajnie, byśmy mieli pierwszą nie. kobietę prezydentkę. Nie, 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 nie. Jeżeli jest jakaś prezydentura, nie wiem, na planecie jedzenia i picia, to proszę bardzo, ale no nie. Ja się do tego nie nadaję. Ja się nadaję do, do edukowania, ale nie mm -hmm. do stanowienia. Um, Chcesz jeszcze ten wątek, knajp w Warszawie pociągnąć? Bardzo, czy, chodź. Czy, 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 tak? No? Byłem w A tym czy roku. ja mogę go wszystkim rozmawiać? No, ja wiem, 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 <laughs> dlatego śmieszne, bo zawsze otwieram ten tablet i idąc tutaj na rozmowę, myślę sobie, nawet go nie będę brał. <laughs> Mam tutaj, mam tutaj zapisane te, te, te różne zagadnienia. Myślę sobie, nawet nie będę brał. Ja wiem, jak ta rozmowa się potoczy. E, ale tak z tobą lubię rozmawiać, jak na ciebie gdzieś wpadam, ale rzadko mamy czas dłużej porozmawiać, bo zwykle się mijamy gdzieś na eventach. Ostatnio się widzieliśmy na evencie e, roślinnego mleka właśnie, tak. na, 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 na evencie Outly. E, bardzo, bardzo fajnie tam było, ale nie o tym chciałem powiedzieć. Byłem w gwiazdkowej restauracji w tym roku w Warszawie, bo zostałem zaproszony. Chciałem, <laughs> się. Chciałem, żeby trochę tak pretensjonalnie coś zabrzmiało w tym podcaście. Nawet ton głosu był pretensjonalny. <śmiech> brawo. <śmiech> takiej błeszkowej, no, no nie była to randka, ale w sumie mogłaby być. No byłem zaproszony w każdym razie i, i, i wcześniej e, 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 chłopak, który mnie zaprosił, tam wykonał telefon, czy, czy napisał, czy jest tam jedzenie roślinne, no, nie powiedział, i tak coś przygotujemy. To już chyba powinna zapalić jakaś czerwona lampka, przynajmniej pomarańczowa. No i przyszliśmy, i ja pytam kelnera, czy, czy, czy coś roślinnego się uda. On mówi, nie, niestety nie, ma, nie mamy mięsa. <grystanie> Naprawdę? No, no, no. A potem przedmanager i powiedział, nie, 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 coś znajdziemy w lodówce, na pewno układ się gotuje. No bo generalnie to w ogóle nie powinien być problem, to jest no? pierwsza rzecz, ale. Ale wiesz, to, bo to jest kurcze dining, nie? To tam jest. Nie, no, no... Fine dining to w ogóle nie powinien być problematyczny. No właśnie o to wydaniu. nie chodzi, że, tak, no, no, tak. że to nie powinno być Zwłaszcza, że było jednak pytanie wcześniej wystosowane, bo jednak dining musimy pamiętać. O pewnej specyfikacji takiego miejsca, no że to jest to oni. Tak, w... koncept. Koncept i funkcjonują na zasadzie rezerwacji. I to jest super w kontekście niemarnowania żywności, bo w momencie, kiedy mamy system rezerwacyjny, to my przygotowujemy, taka restauracja przygotowuje dokładnie, w sensie magazynuje się i towarowuje się w taki sposób, żeby wystarczyło, a się nie zmarnowało. Więc tutaj jest i plus, i minus w takim wypadku. Natomiast, i to jednak, jak, zwłaszcza, że to było bardzo kulturalne, że ktoś zadzwonił, zapytał i powinni być jednak przygotowani. Natomiast zaskoczycie albo, albo nie. Dawaj. Że w dwóch restauracjach zero wasteowych, w których pracowałam, w sensie miałam staż, i większość restauracji zero wasteowych nie jest wega. Mm. Nie jest wega. Okay. Oni pozyskują mięso z lokalnych gospodarstw. Oni, a uwierz mi, że w tych dwóch, w których miałam staż, wystarczyło naprawdę być kilka dni, żeby zrozumieć, że oni naprawdę są zero waste'owi. W sensie to już jest taka machina, moje ważenie 7 gramów łupiny cebuli zanim to poszło do kompostownika już jest słynne. I tam zawsze jest mięso. Zawsze. Yy, jedyna rzecz, która tam bywa różna, różnie z tym, dlatego że to, jest to był fine dining, ale przez to, że na przykład czasem yy, dostawca dzwonił i mówił, nie przyjadę na dwunastą, nie zdążę, albo jednak nie mam tego mięsa powodowało, że szybko musieliśmy się spotkać i zarządzić, co z taką, co z menu się wydarzy i musieliśmy zmieniać na bieżąco. Ale to też jest sztuka kulinarna, więc też jakby uważam, że trzeba odpowiadać i być otwartym do tego typu problemów, czy też właśnie formy rozwiązań. I to moim zdaniem jest bardzo zaskakujące, że my mówimy o zero waste, nie jemy mięsa, a tak naprawdę wszędzie się ogranicza i nawet w zero waste'owych restauracjach to mięso jest. Jak na co ty jeszcze robiłaś w życiu, bo jak tam pokazałeś czegoś, nie okazałoby się, no? No, no na przykład y, zarabiałam na robieniu warkoczyków y, afrykańskich, poprawiałam dredy również. Mm -hmm. e, co, no byłam y, chciałam być, czy znaczy nie chciałam być, ale pracowałam w kancelarii komorniczej Rewir Praga Południe. O oh, wow. E, tak. Czy żadnej pracy nie boisz? No, ale daj, Nie, nie dajesz, boję dajesz. się. No. no pracowałam oczywiście w hotelach, restauracjach i na przykład robiłam wali pracowałam i robiłam codziennie rano na śniadanie jajecznicę na dyszy do kawy. E, Ar, a robisz kiedyś mikrofalówkę? Nie, nie robiłam. Tak, da się? <grym> no, zrobiłam kiedyś. Naprawdę? <grym> mm -hmm. Ale czego, cholernie <grym> trzeba tego pilnować. No właśnie, a w dyszy nie. To co, 20 sekund musisz tam zaglądać, bo ci się zetnie i później... O. To teraz weź sobie kubeczek. Ty jak to o? No, o. <grym> Weź sobie kubeczek. Użyj sobie dwa jajka rozbełta i możesz dodać do tego napój owsiany albo po prostu mleko, mm -hmm. jeżeli korzystasz. To taka moja hipokryzja. Korzystam z masła, na przykład nie jestem w stanie mleka wypić i y, używać. No i dajesz do dyszy i liczysz do 4 sekund albo do sześciu. Mój herbalista masz... myślę, że... Zwariowałby. Nie, no zwolniłby się <laughs> tego dnia. Ja Chociażby Krzysiek, jak jak się. jakby już dużo rzeczy z tobą wytrzymałem, ale to... To dobry, nie? Za daleko. Ale zaczęłam myśleć, czym się jeszcze zajmowałam, bo na pewno absolutnie absurdalnymi rzeczami. Mm -hmm. Bardzo, bardzo. Ale myślę, że kancelaria komornicza jest na tyle absurdalna, że powinniśmy zakończyć na tym. E, czy chcemy już przejść do tych bezrecznych, czy coś ci jeszcze chodzi po głowie, albo chciałabyś się coś zapytać, albo wrzucić jakiś temat? Ponieważ, to jest trochę na... Twój stand-up tak naprawdę. Naprawdę. Mm. Ponieważ na drugie mam chaos, to możemy przejść do bezreszczenia. Jak mi się coś przypomni, to wtrącimy. Świetnie. No dobrze, czyli mamy te święta, siedzimy sobie przy stole, lodówki załadowane na fula, chociaż wszyscy deklarują, że kupują mniej i przygotowują mniej. To co dalej z tym wszystkim robimy? Co nam A, zostaje? czyli do tego, do tego końca chcesz przejść? No trochę tak, no bo już za No to za nie, późno. ja ci na to nie pozwolę. Nie? Nie. Okej, okay, dobra, to dajesz. Nie możemy mówić o, o tym, co na końcu, jeżeli nie będziemy mieć tej prewencji. Po cholerę, mm -hmm. rozumiesz. wyobraź sobie na przykład taką marchewkę, tniesz ją i każdy ten jeden kawałek jest jak moneta. Wyrzucasz ją, wyrzucając każdą tą część marchewki, której nie wykorzystasz. No, ale nie, nie mów tego do mnie. Ja jestem osobą, które jak zepsuje się warzywo, Ja płaczę nad tym. A widzisz. Wiesz, stoję i płaczę i myślę sobie, ale nie myślę o tym w kontekście pieniędzy, tylko sobie myślę w kontekście tego produktu. Że wiesz, ktoś to musiał zebrać, ktoś to musiał przewieźć, ktoś to musiał wyłożyć, ja poszedłem po to do sklepu, jeszcze się cieszę, jak kupuję te rzeczy. Wiesz, stoję, wybieram, myślę sobie, a mmm, ten pomidorek super, nie? No. Biorę to jabłko, mmm, fajna jabłko. A potem ono na mnie patrzy i nagle patrzy tym smutnym już wzrokiem, kiedy obydwoje już wiemy, że nie będzie między nami niczego. Nie róbcie jak Krzysiek Grzyman. Nie róbcie tak jak Krzysiek Grzyman. Nie płaczcie nad tym, co wyrzucicie. Okej. Okay. Po prostu zastanówcie się, dlaczego do tego doszło. Ale tego bardzo mało, ale właśnie się powiedzieć, że tego, tego jest bardzo mało. Właśnie Tłumaczy z tego powodu, się. że tak. Nie, naprawdę. Ja ci wyślę zdjęcie mojego tego małego śmietniczka I na bio. US. Tam jest. Wiesz, to jest taka natura, naprawdę. Podkreślam, z... pod roku stałem się tak emocjonalny niesamowicie. Naprawdę, oh, jeżeli z... jeszcze parę oh. słów, i się rozpłaczę. Jezus, wiem, twoim... To trzeba y, Twoje łzy y, zamienić na sól po prostu. <laughs> sól Rzymana. Ale w tym śmietniczku małem na bio, to są głównie, wiesz, jakieś obierki, dużo fusów z bezkofeinowej ostatnio mm -hmm. y, i, i takie rzeczy, no. no. No i super, fajnie, tylko i dobrze, że wiesz, O, widzisz, mm -hmm. aha, dobrze, że wiesz, co tam masz i mm -hmm. to jest w ogóle. Podpowiedź, czyli właśnie wracamy do tego monitorowania. Ale ja nie mam dzieciaków i tej wielkiej rodziny, żeby wiesz. Ale wiesz co, a ja mam męża i syna mm. i, 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 i też kurczę, wyrzucam jedzenie. Tak, jak na dziecka też wyrzuca jedzenie. Uła. I fajnie byłoby, na, ale ja wiem, co ja wyrzucam. W sensie wiem, kontroluję, coś w sensie inaczej. Monitoruję to, co się dzieje u mnie w domu. to Również się nad to denerwuję. Czasami na coś mam wpływ większy, na coś mam mniejszy, ale staram się cały czas to korygować. I nawet w mojej kuchni jest 100 tysięcy rozwiązań w postaci podpisanej kartki z naklejki na półce w lodówce z napisem: to jest półka do, z produktami do wykorzystania teraz, to jest półka z produktami do wykorzystania później, spoko to jeszcze poleży po to, żeby mi było łatwiej, bo nie muszę o tym wszystkim pamiętać, tylko po prostu komunikat mi przypomina i po to, żeby moim e, współlokatorom było również... <laughs> A masz oprócz, o, masz oprócz e, m, 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 męża i sami współlokatorów? Nie, mam jeszcze e, tą e, ps, psórkę, no <laughs> czyli psią córkę e, i tyle. No i ona jest trochę kompostowniczkiem, ale oczywiście trzeba też uważać, bo nie wszystko z zwierzę z jej nie powinno też być traktowane jako wypas. Mhm. E, ale właściwie to ja jestem Zero waste, a mój stary jest kompostownikiem, jak już w ogóle możemy mówić szczerze, bo on jest w stanie naprawdę zjeść już tak przestarzałe rzeczy, których ja bym nie tknęła, a on jest w stanie stwierdzić, a nie, dobry, spoko i, i żyje. Um, więc jakby. I ciśnie jest... na siłowni chyba ostatnio. Strasznie ciśnie mm. na siłowni. Ja nie wiem, co tam się dzieje. Widziałem na stoliskach tak. tylko. Jezus, nie wiem, czy mogę tego zażartować, ale ja mam wrażenie, że mój stary makrys z wieku średniego i raczej idzie w kolorowe sweterki i w siłownię. On idzie w kolorowe sweterki? Czyż że on był kolorowym swetergiem? Jest jeszcze lepiej. <głos> <głos> bo nie gorszej. No. <noise> jest kolorowa, jest naprawdę kolorowa. Nie, nie, ciśnie, dlatego, że on faktycznie dba. Um, o Jezu, to jest ciekawa postać w ogóle. To jest człowiek, który by poopowiadał bardzo dużo, bo jego mama jest w ogóle autorką książek o zdrowym odżywianiu, o detoksie, wygląda jak milion dolarów i tańczy na barze ze mną w wabenę. E, pewnie tego nie puścisz, bo. Dlaczego? Puścisz? To że... wabene. No wabenę. No wabene. Przecież też tam czasem zaglądam. Tak. Ja pra... chodzę A do tego pra... drugiego. No. To prawda, to prawda, to prawda. Do pierwszego w zasadzie. Tak, tak. Znaczy ty Mam chodzisz bliżej. wcześniej niż ja. No, ja o, zostaję na dłużej. Jak nam, bo ty jesteś jeszcze młoda, ja o tej porze, kiedy spadasz z blatów. Tsz, 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 to oko to nie stało. Ja, ja o tej porze już dawno śpię. Wiesz. W każdym razie to jest kobieta, która jest po prostu absolutną torpedą, jest jakby miała o niej coś więcej powiedzieć, to jest dla mnie taka. Taki balans między yoga, pilates, śledzik, yoga, koniaczek, pilates, joga, bieganie. To jest moja teściowa. Mhm. No i ona nauczyła Tomka naprawdę mm, takiego zrównoważonego rozwoju w życiu codziennym. I to jest taki typ, który naprawdę jest wielowymiarowy i też zwraca uwagę na. Na cało, holistycznie na swój tryb życia. I to jest ekstra. To jest ekstra, bo też jakby on ma super, młody ma super przykład w domu i my się tym wszystkim interesujemy. My żywo rozmawiamy o jedzeniu. To jest dla mnie ogromna przyjemność. Myślę, że jesteśmy trochę na tym, ty na tym punkcie zboczeni. Serio? Czym ehm. nie powiedział? <laughs> dobrze to się nagrało. Na pierwszej randce byliśmy w, już, już nie wiem, która wersja jest prawdziwa, na dziewięciu czy na siedmiu, w siedmiu knajpach. już wow. co, bo to, bo to, tak, bo to wynikało z tego, że ten, dobra, tu jest super, fajnie, zjedliśmy, wypiliśmy, chodźmy jeszcze tu zobaczyć, tamto zobaczyć. To była pierwsza randka, więc się interesowaliśmy tym, czym, w jakimi miejscami się interesujemy mm. i co nam się podoba. I to jest strasznie fajne. I w ogóle interesowanie się tym, co jesz, jest cholernie ważne, bo im więcej gotujesz, tym więcej wiesz, im więcej wiesz, tym mniej marnujesz, im, im mniej marnujesz, tym więcej masz. Eee, I w ogóle to budowanie tej relacji... Dużo jak jest taka pora, że jak to wszystko powiedziałaś, próbowałem sobie to zapamiętać i ułożyć w głowie, <laughs> że, że takie, wyświetliło Myśmęty... ci... mi się w głowie, blank. <laughs> Myślę ci SMS-a. <laughs> dzięki, 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 bo wymieniliśmy się numerami hmm. ostatnio, już nie tylko no na Instagramie. <śmiech> <śmiech> dokładnie, dokładnie, dokładnie. <laughs> um... No i co, zatkało kakao. <grystanie> Jezu, jak ja jestem z tobą tak zagotowany w całej tej rozmowie. Dawno tak nie było. Boże, zmniejsz tę temperaturę do 16 stopni. Ty już nie zagotowałaś przed rozmową, jak zaczęłaś bo nagrywać widzisz, te storiesy. Bo ja jestem z Rzeszowa, z południa, prawie z Włoch. <grystanie> to jest gorące krew. Wiem, 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 wiem. <grystanie> ale podoba mi się, ja chciał mieć więcej takich rozmów. Tak? To możemy zrobić kilka odcinków. nie, <grystanie> Patrzcie, nie chcę. Nie, nie, raczej nie będę chcieli tego słuchać. <grystanie> Nie mów tak, sugerujesz im coś. Zasugeruj, że właśnie jest odwrotnie. Nie, nie, bo ja potem widzę, w których momentach ludzie wyłączają, wiesz? Naprawdę? Mm -hmm. Bo, że tylko zróbcie to nie po 15. Pierwszych minutach. Zróbcie to <laughs> dla mnie po prostu, puśćcie i ci robić cokolwiek innego, bylebyście nie wyłączali ten podcast. A co edukacyjnego chciałabyś jeszcze przekazać dzisiaj w tym świątecznym okresie? Bo już wiem, że świętach... musimy sobie zaplanować i nie, nie, Dobra, nie musi powiem być ci, święta, powiem daj ci, spokój, co chcę. No. Tak, wiem, wiem, totalnie wiem. Czy znaczy, wiem wiele, ale mm -hmm. Żebyście przestali traktować balkon jak lodówkę. O, to ciekawe. No, bo mm, to jest super niezdrowe. W sensie, nam się wydaje, jak ja często gęsto mówię, bo nie wiem czy wiesz, ale wydałam taką książkę o zdrowym przechowywaniu żywności, żebyśmy przestali przetrzymywać, a nie przechowywać, przetrzymywać rzodkiewkę w wodzie. Jak na to jest moja ulubiona książka. Kłamca. Kłamca. Ale spojrzałem chyba w lewo, nie w prawo. No właśnie w lewo i w górę. I to jest kłamstwo? Książkowo. Tak? <laughs> tak. <laughs> Boże muszę to zapamiętać, bo wcześniej jak ktoś mówiłem, też patrzyłem lewo w górę, ale u mnie to działa na pewno inaczej. Nie po prostu bryka ci oko do kamery. Wiem, mm, wiem, wiem. Więc... Bo ja lubię ten trik, że nagle mówisz do ja kamery, ja mówisz to bezpośrednio. Samo. Jak no. to zmontujesz to, to, znaczy ktoś to zmontuje, to zobaczysz, że robi dokładnie tak samo. No ja nic. Wiem, na to Taka uwagę. dola ludzi, którzy pracują z kamerą. W no. Każd... 2019 roku, jak startowałem w wyborach do Sejmu z obwarzanka podwarszawskiego z listy zielonych i dużo występowałem w TVP-Info i w TVP3 Warszawa. No cóż. No co, no występowałem jako kandydat, no super, Oczywiście, chodziłem tam wiem. z dobrą tak, nowiną tak, zieloną tak, i wiesz, tak, i, tak, i ten, tak, właśnie tak. wtedy zacząłem ten trik, że nagle co, dziennikarz cię pyta, a nagle ty mówisz do kamery i mówisz ludziom prawdę. Ale to jest miłe, mm -hmm, bo to jest, jest miłe fajne. dla odbiorców, tak, że tak, czuję tak. fokus na tobie, więc, tak. więc jest spoko. Super, wracając do lodówki na balkonie. I do rzodkiewki. Więc napisałam książkę o przechowywaniu żywności z mikrobiolożką, która się zajmuje bezpieczeństwem żywności, po to, żeby ludzie zrozumieli, że czasami to uczycie ciężkości, takiego dyskomfortu w żołądku, owszem, wynika też z przejedzenia w kontekście świąt, ale wynika też z tego, jak my w ogóle traktujemy to jedzenie w te święta. Raz, że przetrzymywanie przechowywaniem, no właśnie przetrzymywanie jedzenia na balkonie jest niezdrowe, ponieważ temperatura... Za dnia i w nocy jest zupełnie inna. I te skoki temperatury powodują, że jedzenie nam się bardzo szybko psuje. Czasami tak, że my nawet tego nie czujemy. To jest po prostu pewna. To, 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 mnie, to mnie ten. Prawda? Tak. Przecież ty jesteś taka. Ja w ogóle myślę, że nawet tego nie zauważysz. Że będziesz mówić dalej do kamery, a ja sobie to szybko przepikam, bo no chciałem nie... zobaczyć okładkę tej książki. A, dobrze, no to, no to sobie zobaczymy. A ty myślałeś, że ja odpisuję teraz na wiadomości? Nie, nie wiem, nie wiem. Chyba, że jakieś ciekawe, to jakbyś mi przeczytał, to byśmy razem sobie popisali. Nie, jeszcze miałem jedną wtopę tutaj z tobą, przy nagrywaniu. Tak, słyszałam tą historię. Trzeba uważać, co się przegląda przed nagraniem, jak się potem otwiera przeglądarkę, co się. No, a po, szkoda, że ja tego nie widziałam. Bo no ja wszystkie. Powiedziałam. Nikt tego nie widział. Wiesz, co tutaj zrobiłem? Co tak, to zobaczę poprzednio, ci... Nie, następne odcinki, bo to będzie leciało później. Rozmawiam, rozmawiam i nagle robię tak. A było z dźwiękiem? Nie, ja się bałem, że będzie, ja się bałem, no. że będzie, bo to teraz działa inaczej, działają przeglądarki i on ci hmm. najpierw chce zeskanować twarz, żeby sprawdzić, no to tak, bo otwierasz karty prywatną. No tak, to prawda. No nic, w każdym razie do tego balkonu wracam. Ale tak z tobą się bardziej zagotowałem, niż w trakcie... Ekstra. Już mm, 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 mm. <laughs> bym się cieszyła. Czuję się trochę jak na Jodze Bikram, ale muszę się jeszcze porozciągać. <laughs> ja myślałam, że cię rozciągam intelektualnie. <laughs> Oj tak, gdzieś by <Jesty> stretching. <laughs> Jezus, ja się nie wiem, co to Ale przecież ja w ogóle nie będę tego chciała. Naprawdę? Jezus, to wam współczuję w No właśnie tego mówiłem, że szukalność spada. To ja patrzę. Nie zaklinaj rzeczywistości, może właśnie będzie rosła. mówię to w żartach. No to beznadziejne żarty. Skąd takie żarty? Spod Rzeszowa, spod Warszawy? Nie z mojej niski i No nie, nie za takiej miejscowości to jest spokój. Tak żeby razie. Let's go. Balkon. Balkon jest beznadziejnym miejscem do przechowywania jedzenia ze względu na te skoki temperatur, a poza tym jest, robimy jeszcze jeden grzech świąteczny, polegający na tym, że wystawiamy suto zostawione stoły tym jedzeniem i to się gotuje razem z nami i razem z tobą, tak jak z Krzysiek grzywa się teraz gotuje, w tej temperaturze i to po prostu się szybko psuje. I potem się dziwimy naprawdę, że, że się źle czujemy, a mm. nam się wydaje, że to właśnie z przejedzenia, z tego, że jesteśmy senni, bo właśnie w jednym momencie zjedliśmy dużo. No nie, no właśnie nie, więc jakby fajnie byłoby się na tym zastanowić, po prostu wystawiajmy to małymi porcjami na stół i dokładajmy co jakiś czas. No i właśnie kurczę, najczęściej idziemy w święta w to samo miejsce, to też możemy sobie zrobić po prostu książkę kulinarną danej rodziny, rodziny, Żymanów. E, Wiesz, że i... kiedyś zacząłem, zainicjowałem to? No. I no zostało i... na stronie tytułowej na razie od paru lat, ale to może nic, to nic, Można kontynuować mm -hmm. i teraz masz szlagiery mm -hmm. świąteczne. Tak. Jeżeli robisz to od y, 30 paru lat. Tak, i rodzice od... genialnie gotują. No więc, ale robią to najprawdopodobniej rok w rok to samo, mm. czyli mamy cholernie ważną informację, znamy gramatury, znamy receptury, znamy liczbę gości, możemy się podzielić e, przygotowaniem potraw z kimś innym możemy zrobić zrzutkę na kolację wigilijną. Nikt mówi już o pierwszym, drugim dniu świąt, ale zrzutka na kolację wigilijną mm -hmm. nie jest wstydem. Jest super formą klubu kolacyjnego, świątecznego klubu kolacyjnego. Świetne. Jak przestałem jeść mięsko, to moja ma na początku mówiła jeszcze, mięsko. Je Mięsko? Ile ty masz lat? Ja? No. Ja mówię to celowo. Mięsko, no dobrze, dobrze, no, to dalej. Proszę. Jak przystałem mięsko i, i, i moja mama na początku jeszcze próbowała mnie przekonać, że kurczaczek to, wiesz, no przejdzie. No. Że A że... teraz selerybę zrobi na luzie. Bo, wiecie, bo też mi się wydaje, że my za dużo w ogóle historii o tym, wokół yy, tego budujemy. Zamiast powiedzieć mamie, babci, wujkowi, dziadkowi, że przyjdziemy z selerybą, przecież to może puknął się po głowie, to po prostu przyjdźmy z tym. Niech spróbują, nie nazywajmy tego. Po prostu niech spróbują. Nie musimy tego nazywać selerybo, tylko możemy to nazwać długopieczony pieczony seler w soli, coś tam, coś tam, coś tam. Mhm. PR i komunikacja jest naprawdę bardzo yy, ważna, a dodam, że ja bym jednak wykazała pewną pewien szacunek do wieloletnich przyzwyczajeń i nawyków nie dziwmy się, że osoby, które żyły w czasach, kiedy nie było i walczyły o każdy kęs, będą miały inne nastawienie i inną definicję zero-waste niż my w czasach, kiedy mamy absolutny chaos. I musimy zrozumieć też genezę tego, jak oni budowali swój jadłospis i jak my budujemy swój jadłospis i nie walczmy znowu ze sobą. Jezus, chcę być kobietą pokoju. No, <laughs> piękny przekaz świąteczny. Dawaj, Miss Ale... World, Miss Universe. <laughs> Dobra, to w złym kierunku idzie i ale chodzi mi o to, żeby okej, okay, tam wujku Zbyszku, ja totalnie rozumiem, dlaczego masz taką awersję do tego. Może my to źle nazywamy, ale chciałbym ci chciałabym ci przedstawić ci e, przedstawić to, co u mnie najczęściej pojawia się w kuchni, w domu. E, spróbuj, proszę, jestem ciekawa, ciekawy, twojej oceny. Jak totalnie inaczej to brzmi niż ej, tu jest celeryba. ryba. Przestań ciśnić <laughs> <śmieso. śmiech> no. Inaczej brzmi? Inaczej brzmi. Inaczej brzmi. Na koniec mam jeszcze jedno pytanie. jak nam. To nie może być taki koniec. Wiem, wiem. Ale tak naprawdę wydaje mi się, że to jest początek naszych wspólnych podcastów. Może to będzie jakiś podcast? O kuchni, coś tam, coś tam? No, Przemyśl to. Tak. No ja mogę być producentem, wiesz. Nie, ja bym chciał z Tobą gadać. Okej. Okay. No. To mam pytanie, bo no, świetnie mi się z Tobą rozmawia. Nie wiem, nie czy słuchacie, no, ale, ale, ale czasem podcasty są też dla prowadzących, wiesz. Świetnie mi się rozmawia i zastanawiam się, jak ten luz, który ty masz w sobie i go nosisz i pielęgnujesz, i jak go zaszczepiać dalej? Bo jak ja wracam z jakiegoś wyjazdu, to właśnie mam to, co ty masz teraz. I nagle, ni stąd, ni zowąd, daje się wpędzić w to, co się dzieje i gdzieś to gubię po drodze i później się pojawia ten napina. Nie chcę tutaj terapii, tylko chcę jakiegoś miłego zakończenia tej rozmowy. Bo w tym wszystkim, co robię, czy to w telewizji, czy gdziekolwiek indziej, jestem zwykłą jak z Rzeszowa, mm -hmm. która to, o czym opowiada, to przeżyła. I im jak to doświadczasz i chcesz być blisko ze zwykłych ludzi, to po prostu masz totalny luz, bo nikogo nie udajesz. I nie sugeruję oczywiście, że Krzysztof Rzyman udaje, tylko może <laughs> czasami nam się wydaje, bo ta, ta telewizja taka współczesna nam y, wpoiła, że my musimy być bardzo poprawni. Ja byłam też w tych czasach wychowywana z agentami, którzy mi mówili, hmm. nie powinnaś gestykulować, nie powinnaś robić tego, powinnaś robić to i tak dalej. Makłowicz jest taką osobowością, dlatego że to on był wydawcą swojego programu i on e, projektował swoją osobowość. On, był, on jest osobowością. I ja bym chciała e, przywrócić to Czasy, bycia z sobą. No, ale masz w tym dużo racji, bo jak ja zaczynałem pracę w polskim radiu, to po prostu w polskim radiu, jak ktoś zaczynał pracę, wszystko musiało być od tej samej ekierki wyrysowane i każdy musiał mieć idealną dykcję i wszystko i było takie, wiesz, maszyna do jebania młodych ludzi, że dokładnie. to robisz źle, to robisz źle. Popraw. To wyglądało dokładnie tak jak polska szkoła niestety. Dokładnie tak. A ja już potem mam ADHD w to pomaga. <grym> I tu stawiamy kropkę, edukatorka i kucharka, Jagna Niedzielska, bardzo ci dziękuję za tę przemiłą, świąteczną, delikatną i wcale nie chaotyczną <noise> rozmowę, a gdzie spędzasz święta? Jejku, wiecie co, ja mam w tym roku absolutnie nadzwyczajne święta, nie jest tak, że chciałabym mieć takie święta co rok, tak, takie dokładnie, mm. ale to będą niezwykłe, bo będę tylko i wyłącznie z Tomkiem w domu. Romantyk. Tak, romantycznie. I Daje. będziemy oglądać po prostu świąteczne filmy. On kocha komedie świąteczne. Nie wiem, czy chce się do tego przyznać, ale ja już to zrobiłam za niego. No, będziemy absolutnie głupie rzeczy oglądać. Macie już jakieś takie mecze i fotarki? Nie mamy, bo nie kupujemy takich rzeczy, bo to jest waste. Ojejku, no ale możecie mieć takie, wiesz, że co roku wyjmujecie to szafy już. Nie, ja mam jego t-shirty i Boże, jego sweterki. Bożu, stawiasz mnie jako tę najgorszą osobę po prostu. Trudno, nie, nie, tak szczerze, nie, nie, nie. ja w ogóle nie lubię, ja w ogóle, no to jest inne, to nie jest ten temat. Ja nie mm -hmm. lubię ciuchów, w sensie nie lubię odzieży, w sensie nie, nie lubię It's kupować. Serio jak na tak. zawsze świetnie wyglądasz jak gdziekolwiek To się jest spotykam. zasłona 60-letnia, naprawdę, oh. zasłona 60-letnia. Jego sweterek, a w ogóle to po prostu rozpasani na kanapie, będziemy yy, oglądać głupoty. Sweet. No to w takim razie... Ej, nie kłóćcie się jakby co w święta, nie ma sensu. Kropka. Tak. Dzięki, że słuchasz Zielonego Podcastu. Aby nie przegapić kolejnego odcinka, kliknij subskrybuj. A jeśli podcast Ci się podoba, możesz go ocenić i polecić znajomym. Znajdziesz mnie także na Instagramie, LinkedInie i na Facebooku. Krzysiek Rzyman. Do usłyszenia. Nagranie i produkcja Studio Plac.